Witam Państwa serdecznie z Filharmonii Narodowej. Właśnie zakończyły się popołudniowe przesłuchania trzeciego dnia pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zanim przystąpię do krótkiego odniesienia się do dzisiejszych wykonań, chcę Państwa poinformować, że możecie Państwo, niezależnie od tych naszych relacji, które opierają się wyłącznie na słowie, również konfrontować to, co tutaj mówimy, sięgając do nagrań artystów prezentujących się na estradzie, które to nagrania opracowujący stronę wizualną pan Grzegorz Kutar-Mankiewicz uwidoczni Państwu przy każdym pliku. Bardzo to jest cenne, uważam. A teraz już artyści. Popołudniową sesję dzisiejszego przesłuchania rozpoczęła Nozomi Nakagiri, pianistka japońska, lat 28, która swoje studia w tokijskiej uczelni przyjechała do Polski, by je dopełnić pod kierunkiem pani profesor Ewy Pobłockiej. Myślę, że to ma pewien sens, ponieważ życie przez chwilę przynajmniej w naszym kraju, jedzenie polskiego chleba, wnikanie w realia polskiej kultury, a więc tej ojczyzny, w której przecież Fryderyk Chopin spędził połowę swojego życia, tę ważniejszą połowę, w której całkowicie ukonstytuował się jako artysta, jako geniusz, w której przecież skomponował te arcydzieła, jakimi są koncerty fortepianowe, więc wnikanie w polską kulturę jest na pewno bezcennym doświadczeniem, przynajmniej z punktu widzenia szukania tego właściwego dla muzyki Fryderyka Chopina tonu. No i wydaje się, że te poszukiwania dały piękny owoc, ponieważ Nocturn G-dur, opus 37, numer 2, zabrzmiał pod jej palcami wyjątkowo szlachetnie. Następnie na estradzie pojawił się polski pianista Szymon Nering, lat 20, pracujący obecnie pod kierunkiem profesora Stefana Wojtasa. No i zaczął swój występ bardzo pięknie, mianowicie grał etiudę cis-moll z opusu 25. Tą właśnie etiudę, która zastępuje tutaj nocturn. Jest to wcielona poezja i wcielony piękny śpiew. Te dwa wymiary udało mu się jakoś wyrazić. Potem grał etiudę Amol z opusu 25 numer 4, którą zagrał w bardzo szybkim tempie i generalnie bardzo pozytywnie oceniam tę interpretację, ale jedna rzecz tutaj wymagałaby pewnej korekty. Mianowicie ta etiuda polega, jak już wcześniej mówiliśmy Państwu, na tych akordach, które gra prawa ręka, odbita w rytmie synkopowym od ręki lewej. I czasem właśnie miało się wrażenie, że tu prawa ręka jest jakąś samodzielną treścią. Brakowało właśnie tego odbicia. Lewa ręka grała rolę tła. Tymczasem to nie jest tło, to jest punkt odniesienia. To jest obszar, z którego wychodzą impulsy dla ręki prawej i ta uroda synkopy właśnie stanowi o samej esencji tej etiudy. Ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na pewną okoliczność związaną nie z estetyką, ale powiedziałbym z etyką. Mianowicie artysta w ogóle nie podał, u kogo uczył się na poziomie szkoły średniej. Wiem, że uczył się u pani profesor Olgi Łazarskiej, której zawdzięcza przecież wszystko to, co wniósł do akademii. To właściwie ona zbudowała go jako pianistę. Pod jej kierunkiem pracując odnosił piękne sukcesy na konkursach. I pominięcie jej w biogramie wydaje mi się nieeleganckie. Proszę Państwa, pedagogika muzyczna jest swego rodzaju twórczością. Jest to wyjątkowa twórczość, w której jeden człowiek tworzy artystę w drugim człowieku. A więc Szymon Nering jako pianista jest dziełem Olgi Łazarskiej i nie może nie wskazać autora
tego dzieła. Ja dam inny przykład, który jest bardzo wymowny. Mianowicie swego czasu, w 1955 roku, tutaj na tej estradzie odniósł zwycięstwo na konkursie szopenowskim Adam Harasiewicz. Oczywiście był wtedy wychowankiem profesora Zbigniewa Drzewieckiego, ale mało kto wie, że właściwie jego jako pianistę zbudowała w Rzeszowie genialny pedagog, charyzmatyczny, Janina Ilasiewicz-Stojałowska. Ona była z kolei wychowanką Ignacego Friedmana, ten z kolei uczniem Teodora Leszczyńskiego, a więc profesor Stojałowska wnosiła do Polski tę wspaniałą europejską tradycję pianistyczną. I Adam Harasiewicz był gotowy jako pianista, kiedy przeszedł do klasy Zbigniewa Drzewieckiego. Czy państwo wiecie, że dzisiaj w encyklopedii PWN-u, a także w Wielkiej Encyklopedii Muzycznej Państwowego Wydawnictwa Muzycznego nie ma w ogóle nazwiska Janiny Ilasiewicz-Stojałowskiej? To jest nie fair. Przejdźmy do kolejnej artystki, Anastazja Nesterowa z rosyjskiej szkoły. Grała na fortepianie firmy Steinway. No cóż, niewiele mogę dobrego powiedzieć, natomiast taka uwaga natury ogólnej. Szczegół jest czasem bardzo ważny, właśnie zawsze bardzo ważny u Chopina, ale na przykład w etiudzie Amol op. 25 numer 11, tej etiudzie opartej na trąbce Pocztyliona, no ten kluczowy motyw rytmiczny, ta figura rytmiczna, pam, pam, pa, pam, pam, ona nie może być zduszona, ona nie może być grana nieczytelnie, ona nie może być grana byle jak, ponieważ to jest takie dźwiękowa, taka dźwiękowa arche, taka zasada, takie pryncypium tego utworu. I jeśli to nie rozbłyśnie blaskiem prawdy, to cała etiuda właściwie nie ma sensu. Tyle tytułem komentarza do występu Anastazji Nesterowej. Następnie grał pianista z Indonezji, Ronald Nurjadi. Ciekawa rzecz, proszę państwa, w kontekście tych pianistów, którzy tutaj w wieku 18-16 osiągają triumfy na konkursie, dzisiaj właściwie okres formacji i okres rozkwitu talentu pianistycznego to jest okres od 5, 6 no, do 12, 14 roku życia. Tymczasem on, właśnie pan Nurjadi, rozpoczął naukę gry na fortepianie dopiero mając lat 12. Właściwie zapowiedział się bardzo pięknie w Nokturnie Desdur, op. 27, z tym, że była to ciekawa koncepcja dynamiczna, mianowicie grał ten nokturn czasem podniesionym głosem, chyba po to, żeby na tle tego podniesionego głosu tym bardziej wymownie zabrzmiał głos ściszony czy szept. Myślałem, że jest to taka koncepcja, no ale do zaakceptowania. Ładnie wyszła też etiuda arpeggiowa z opusu 10. Natomiast no, potem już było trochę gorzej i na przykład scherzo bemol grane stalowym dźwiękiem, czasem betonowym, no absolutnie było przeciw duchowi muzyki Chopina. Ten pianista właściwie balansował między skrajnościami dynamicznymi. On umie grać piano, piękne, dolcze, śpiewne, umie operować ściszoną dynamiką, ale przerzuca się od nadmiernego fortissimo, jak mówię, stalowo, betonowo brzmiącego, do pianissimo. Tymczasem cała sfera jakości dynamicznych Chopina to jest sfera mezzo forte, piano, pianissimo i forte rzadko rozbłyskiwało tylko w kulminacjach. Proszę państwa, to są bardzo ważne rzeczy, dlatego że właściwie, jeżeli mówimy o formie, o właściwym kształtowaniu formy w dziele Fryderyka Chopina, to musimy zacząć dyskusję od materii dźwiękowej. No tak mówi polskie przysłowie, tak krawiec staje jak materii, tak krawiec kraje jak materii staje. Otóż mianowicie, jeżeli nie stworzymy właściwej muzyce Chopina materii dźwiękowej, to o właściwym kształtowaniu formy mowy być nie może. Kolejna artystka tej sesji, Mariko Nogami, Japonka, lat 24. No, nawet odnosiła jako młoda dziewczynka sukces
odniosła sukces na festiwalu w Polsce, w Antoninie, w tym pałacyku, gdzie kiedyś rezydował książę Antoni Radziwiłł, gdzie gościł młodzieniec Fryderyk Chopin. No cóż, znowu to samo, scherzo cismol, te same grzechy, co poprzednik jej na estradzie, zaczęła od wykonania tego recitatywu i potem rozległy się takie dźwięki, jakby na klawiaturę spadały jakieś kamienne głazy. Zaczęła od kulminacji. No, proszę Państwa, jest to może metoda na film Hitchcocka. Najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie dalej. Recepta na dreszczowiec filmowy, ale na pewno nie na organizowanie dramaturgii dzieła muzycznego. Trzeba najpierw pozwolić, by myśli rozkwitły, by wątki się rozwinęły, by treść dzieła rozwinęła skrzydła i dopiero wtedy zastosować kulminację. Nie można zacząć tego skerca od łomotu oktaw. To jest błąd. Następnie wystąpił pan Piotr Nowak, lat 22, polski pianista, pracujący obecnie pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. No więc etiudę Hamol zagrał zupełnie, jakby to powiedzieć, w zgodzie z duchem Chopina. Oktawy były mocne, dźwięk głęboko osadzony w klawiaturze, ale niełomotliwy, zachował miarę. Natomiast co do skerca cismol, ja wiem, że tutaj inaczej się czuje czas, że stres działa i paraliżuje trochę taką naturalną muzykalność, ale nie można grać tego utworu, no żadnego utworu, jeżeli nie respektuje się znaków przestankowych, kropek, dwukropków, zawieszeń różnych, jeżeli nie organizuje się dyskursu dźwiękowego na zasadzie zdań głównych, zdań pobocznych, wtrąceń, bo przecież ta opowieść dźwiękowa, jaką jest to skerco, musi być tak organizowana jak mowa. Tymczasem tutaj brakowało nawet oddechu, a więc to szalenie jakby redukowało wrażenie śpiewu czy wrażenie przemawiania. Kolejna artystka tego popołudnia, Arisa Onoda. No dziwiłem się, że zaczęła swój występ od etiud. Wyjść na estradę takiego konkursu to przede wszystkim najpierw osadzić się przy fortepianie, przez chwilę odbudować wewnętrzną ciszę i dopiero potem może nokturn. Ale ona zaczęła od etiudy gismol tercjowej. Zaczęła bardzo obiecująco. Przez pierwsze dwa takta pięknie wibrowały te tercje. No potem do głosu jednak doszły nerwy. No i ta etiuda była bardzo niespokojna. Starała się cieniować też barwę, dynamikę w etiudzie F-dur z opusu 10, ale też znowu grała zbyt szybko. Pewnie to też nerwy. Ale ballada G-moll, no zupełnie właściwie, przepraszam, że tak powiem, od rzeczy. Ten początek już wykonała właściwie, no jak zwykły jakiś pasaż do przećwiczenia. Te sześć taktów, one są konstytutywne dla klimatu całej ballady, ponieważ jest to przecież jak gdyby utrwalona improwizacja Chopina. A jeśli improwizacja, no to twórczość na poczekaniu, a jeśli twórczość, to natchnienie. No więc trzeba zacząć od krzesania iskier natchnienia. Stąd ten duży dźwięk C uderzony w basie. W ogóle początek od dalekiej w stosunku do ballady tonacji. Ballada jest w tonacji G-moll, a ten pasaż wyjściowy w tonacji As-dur, czyli jest to no, w nomenklaturze harmonicznej subdominanta drugiego stopnia obniżonego. I to jest krzesanie iskier natchnienia. Coś takiego jak w koncercie Jankiela, który w istocie jest portretem improwizującego Chopina, kiedy wszyscy są zaskoczeni, co też ten Jankiel wyczynia na tych cymbałach, a on podnosi w górę, jak mówi poeta, drążki oba, bo to dopiero była tylko proba. Więc tutaj trzeba się zamyśleć, trzeba imitować tę aurę, ten klimat właśnie wchodzenia w materię dźwiękową, krzesania iskier natchnienia, inspiracji, może w tym kierunku pasaż, a może zatrzymać się, a może posłuchać, co podpowiada wyobraźnia, a potem znowu, a może w tym kierunku, a może zboczyć, a może przejść. O, zaświtała myśl.
jesteśmy, jest temat, jest melodia. No nie było tego, wykonano po prostu zimnym dźwiękiem pierwsze 6 taktów, no i potem sens traci cała ballada. Ale to, co usłyszeliśmy w wykonaniu artysty wieńczącego dzisiejszą sesję popołudniową, no to to już była rzeczywiście niebiańska muzyka. Wystąpił na estradę Georgis Osokins, artysta z Łotwy, 20 lat, a więc młody pianista, ale też z pięknymi sukcesami. Pierwsze miejsce na konkursie chopinowskim w Moskwie w ubiegłym roku, pierwsze miejsce na konkursie skriabinowskim. No i ciekawa informacja dotycząca tempa, w jakim rozkwitał jego talent. Mając 10 lat, zadebiutował w koncercie D-moll Mozarta, KV-466. No jest to koncert, który prezentują dojrzali artyści, mając 10 lat. No a w ogóle ciekawa rzecz, siedział na estradzie bardzo nisko, co przypominało postawę legendarnego pianisty Glenna Goulda. Ale przejdźmy do zjawiskowych wykonań. Nocturne Hadur, op. 62, numer 1. Proszę Państwa, to też będzie wykonanie, które z całą pewnością przejdzie do legendy tego konkursu. Jak on grał? Otóż mianowicie w prawej ręce mamy dwa plany, dwa głosy rozmawiają z sobą i to dzięki tym 5 palcom. Ale jak rozmawiają? Otóż te dwa głosy artysta gra inną dynamiką, inną barwą i inną artykulacją. To są dwie postaci, które tutaj prowadzą ten cudowny dialog. No a w lewej ręce, mianowicie też wyraźnie ma, słyszymy dwa plany. Jest plan dolny, basu i plan wypełnień harmonicznych. A więc nokturn rozgrywany na 4 planach, grany na 4 głosy i grany w ciszy, ale jakże przeźroczysty, gdy chodzi o jego fakturę i jakże cudowny nastrój ewokujący. Wszystko dzieje się w przestrzeni piano, pianissimo, piano, gdzie niegdzie tylko błyśnie jakiś istotniejszy dźwięk, wyjdzie na pierwszy plan w mezzo forte. To wszystko. Chopin czasem zaznacza sugestie, tak jak to w nomenklaturze włoskiej podaje, delicatissimo, a więc najdelikatniej jak można. I istotnie tak tutaj ta gra brzmiała. Etiuda Hamol też przejdzie do legendy tego konkursu. Nie pamiętam genialniejszego wykonania. Najpierw ten pęd oktaw, ale tak czytelny i poza tym w jaki sposób artysta organizuje przebieg. Najpierw jest pęd oktaw ku górze, następnie jest punkt ten kulminacyjny, zwrotny, który podkreślił. On dłużej trwa, a następnie zwrot tej kaskady dźwięków, tych oktaw w dół i te pierwsze brzmią bardzo cichutko w tle tego centralnego, zwrotnego punktu. Dzięki temu te linie błyskawicowe oktaw są tak porażające, tak piorunująco działają, a poza tym dozuje też siłę. Forte jest dopiero na samym końcu, po czym jest cisza, która krzyczy. Jeszcze bardziej może od tych forte granych oktaw. I potem jest jeden dźwięk, który trwa, zatrzymuje czas, zaostrza naszą uwagę, wreszcie wprowadzony zostaje chorał. I ten chorał części środkowej, znowu pokazana polifonia, wewnętrzne dialogi jakichś mikrostruktur z sobą. Wszystko jest tak przeźroczyste, tak czytelne. No, dotykamy tajemnicy dzieła nieomal. No, ballada Asdur grana na zakończenie recitalu, no to po prostu to było zjawisko. Znowu pokazał tyle nowych rzeczy. Ja powiem tak, że oczywiście nawet Chopin, zapisując ideę dzieła przy pomocy tekstu nutowego, może uwidocznić tylko jakąś część. Są pewne sfery arcydzieła, których pismo nutowe nie jest w stanie uchwycić, ale które do dzieła przynależą.
I rolą artysty jest te sfery dzieła odczytać, odkryć i nam objawić. No, rolą artysty, ale w jaki sposób tę rolę artysta może wypełnić? Wszystko zależy od jego wyobraźni. Czy jaka to jest kreatywna wyobraźnia, że on prezentuje nam tę balladę Azdur i słuchamy jej, znając każdą frazę, każdy takt, każdą nutę, jakbyśmy słyszeli coś po raz pierwszy. Przypomina mi się takie określenie znakomitego krytyka pisującego w wiedeńskiej gazecie Die Presse, kiedy w 75 roku minionego stulecia w Wiedniu wystąpił po raz pierwszy z symfonią piątą i siódmą Beethovena Carlos Kleiber. I przecież też Wiedeńczycy znali każdą nutę w tych symfoniach, a jednak otworzyły im się oczy i recenzent pisze: słuchaliśmy tego Beethovena, mając wrażenie, jakby to Homer zmartwychwstał i do nas przemówił. Nigdy nie słyszałem tak bogatej w treść ballady Azdur. No cóż, często nadużywane słowo rewelacja, prawda, taki komplement wobec wykonawców, no tutaj ono jest absolutnie na miejscu. Revelo, revelare, objawiać. Ten artysta odkrył i objawił nam te głębie i te sfery dzieła, które dotąd przed setkami pianistów pozostawały ukryte. I dlatego bycie tutaj, w tym momencie, w tej sali, w tej aurze tego konkursu jest po prostu doświadczeniem niezwykłym, po prostu niezapomnianym. Warto było choć przez te 20 minut spotkać Chopina kreowanego przez Georgisa Osokińca, genialnego artystę łotewskiego.